Мы находимся в самом сердце Беловежской пущи. Там, где заповедник разделен на польскую и белорусскую часть, вот этой границей, этой металлической стеной. Буквально в нескольких сотнях метрах от нас, по польской стороне, туристы свободно ходят по специальным пешеходным тропам. А с той стороны организованные группы мигрантов готовятся штурмовать Евросоюз. We heard about that, not in great detail, but I also read that warnings that you cannot go near the border now. And this, yeah. Well, I think it's a very complex problem that needs. We cannot say it's bad or good, or you know, migrants are bad or good. It's not black and white. I think we need the multi-layered problem, which requires multi-layered answers from politicians and the normal population. And we have to look individually at specific cases to answer it. Поменялось, людей выстрашили. Люди, ну, боятся ехать. Ну, много людей боятся просто приезжать. Ну, нету танков, нет, а... Ну, кто-то должен защищать так границу. Тут очень спокойно все хорошо, так что... Skoro przyjeżdżają ludzie, więcej turystów, nam lepiej tak. Granica jest granicą. Przejścia są graniczne w wyznaczonych miejscach, są paszporty i tak dalej. A nie, żeby mi przez lasy chodzili, czy przez moczary, czy przez... Ja jestem absolutnie przeciwny. Jestem za strażą graniczną. To wykorzystuję urlop i ten spokój tutaj. Ja w ubiegłym roku to było podobnie. Nie ma ludzi jak w tej chwili. Cisza, spokój. Przyroda się odzywa. Ale to jest chyba bardziej napompowane przez media niż w rzeczywistości. No, tu się nic nie dzieje. Straż graniczna jest do tego, żeby pilnować granicy po prostu. A w jakimi metodami, to zupełnie nie jestem zainteresowany tym. Lecą kamienie, gałęzie, zdarzały się też petardy, nawet nieraz był używany gaz w stronę polskich żołnierzy, ale też wykorzystują środki techniczne, które mają im pozwolić sforsowanie bariery. Doskonale wiemy, po białoruskiej stronie istnieje taka strefa wyłączona, dostępna tylko dla tak naprawdę służb i wojska białoruskiego. I wiemy, że osoby, które tam przebywają, mogą przebywać tylko za zgodą i za pozwoleniem, a często przy pomocy białoruskich służb. Lewarki, które służą do rozpychania przęseł, zapory, one są nowe. Czy to są jakieś piły, czy łopaty, cokolwiek, co im może pomóc przy przejściu, to są nowe urządzenia, nowe narzędzia. Вот такие вот самодельные лестницы из веревок, скотча и палок используют нелегальные мигранты, чтобы пробраться через заграждение из колючей проволоки. Они перебрасывают их с белорусской стороны, когда преодолевают металлический забор. Выглядит не очень надежно, но эта вещь одноразовая. Był to szok, początkowo niedowierzanie, na pewno strach,
ale ostatecznie wydaje mi się, że ta sytuacja wpłynęła na to, że wszyscy funkcjonariusze, wszystkie służby się ze sobą zjednoczyły. Mamy poczucie tego, jak wielkie zagrożenie jest, jak ta praca jest trudna, ciężka. Żołnierze, którzy realizują zadania wsparcia Straży Granicznej, mają różne wojskowe specjalności. To są i czołgiści, i artylerzyści, i łącznościowcy, i logistycy. Także to są te specjalności, z którymi my na co dzień mamy do czynienia i które nam pomagają. Natomiast my na polu walki nie spotykamy się z sytuacjami, że ktoś może rzucać w nas kamieniami, gałęziami, zapalonymi konarami, czy nawet koktajlami Mołotowa. Proszę podać wodę dzieciom. Co panu szkodzi? Co panu szkodzi? W tym roku udzieliliśmy pomocy już ponad 300 osobom, z czego 200 osób trafiło do szpitala. Należy zaznaczyć, że jeżeli osoby, migranci trafiają do szpitala, to wszystkie koszty leczenia ponosi Straż Graniczna. Nasze kontakty ze zbiorskiej stroną były bardzo dobre. My niejednokrotnie wstretiliśmy, niejednokrotnie gawaryj, co słuchałeś na granicy. My w mieście razem chronili gospodarstwo na granicy.